Dobry dzionek wszystkim. Mamy dzisiaj 13 stycznia, czyli pechowego 13 dla jednego szczura blowjobującego. Zobaczycie dlaczego. No właśnie, wczoraj wam wrzuciłem we wtorek, 12 styczeń, dwa filmy. Jak szczur się na gapę zabrał, czyli ósmy pasażer nalotu na Wielkopolskę. Nie, Wielkopolanie sami mnie ściągają, nie żebym się wpraszał. W ogóle fajne to ludziska, pozdrawiam. Na Wielkopolsce, chociaż mówią o poznaniakach różnie, a to nie Poznań akurat tym razem, ale tam się często czuję lepiej jak w domu, bo ci ludzie są jacyś inni, tacy bardziej życzliwi niż na tym moim Dolnym Śląsku, bo my tu mamy najwięcej Kielecczaków, sporo Ukraińców było. Generalnie tam, jak to ich na nich mówią, zaburzyny. No są takie wioski, gdzie same Ukraińcy siedzą. No to już się czują Polakami, nie? Ale ta kurde mentalność czasami jest taka, że nie powiem, co się ostrzy u mnie w kieszeni. Taki. No i dobra, co my dzisiaj mamy na tapecie? A Kratosiku, też go tam widzi. O, wzywają. No, już jestem po małym ścięciu. O, dzwoniła taka piękna pani do mnie. No, sporo młodsza ode mnie, że pomyliły się godziny wizyty i mam przemienioną, a po co to wam nie powiem, tam domysły będą różne. Ale to akurat nie tak, jakbym ja wolał, ale okej. A zresztą o czym ja tam bredzę, nie wiem. Słuchajcie, zawór skrzyni biegów, tak se odpęknął w Akratosiku wczoraj. Kolega go odpalił, miesiąc stał. Włączył bieg, ruszył i już nie mógł włączyć neutrala, no to go zgasił na sprzęgle, nie? Odpalany też był na sprzęgle, dopóki powietrze było. Dobrze, że trzyma powietrze, nie? Nie popuszcza jak co niektóre szczury i szczurokretyny i inne klauny, co popuszczają. No i w czym rzecz? No to poleciałem na tą Wielkopolskę zająć się tym. Generalnie wyskoczyły błędy, to tam wam film wczoraj nagrałem, ale go dopiero dzisiaj wrzucę. A może nie kiedy indziej go wrzucę, zobaczymy. No i co? No i wyskoczyły jakieś dziwne błędy, neutral się nie chciał zapiąć. Z menu diagnostyki wyszedł jakiś tam jeden kod błędu. Kumpel przyjechał z komputeryzacją, podpiął się. No i stwierdził mi, że jest zwarcie do masy na tym zaworze. No i dobra, odkręciłem, podniosłem kabinę, odkręciłem osłony, no i się wszystko zgadza. Paweł, tyś jest gość, kurwa. Nie jest jakimś tam zawodowym mechanikiem czy coś, ale takie tematy naprawia, których nikt nie jest w stanie. A wiecie dlaczego? Kiedyś gościu ma super pomysły, tylko że on tak inaczej robi jak ja, nie? Ale pochwalimy Pawełka. W ładowarce Chince, rewers kurde, elektryczny wiadomo, to chińskie takie kurwa jak nasze EUT, jak one się nazywa? EU200 ładowareczki, no to przerośnięta. Takie przełączniki, że Matko Boża, to ja nie wiem, to w kierunkowskazach w 30 chyba takie były. No i się tam coś zepsuło, naprawił w 10 minut, byłem w szoku. No i kiedyś coś naprawił, czego nikt nie potrafił. No i gościu się go pyta, mówi, Paweł, no ale jak to naprawiłeś? No normalnie. Ale wszyscy mówili, że się nie da. On, o kurwa, jakbym wiedział, że się nie da, to bym nie naprawił, a tak nie wiedziałem i masz zrobione, cześć. Pozdrawiam go. Trafił, że zawór, o właśnie, zaraz ci na WhatsAppie wyślę, jak ładnie pękł. Rozbieramy go. W sklepie jest już taki sam. Pojedziemy, przełożymy, tylko trzeba znaleźć jeszcze usterkę, dlaczego pęknęło, nie? No i co drugim temacikiem jest siłownik od Bolbożera, ale to zrobimy ścięcie i później wam nagram. Także widzimy się za jakieś paręnaście minutów. No to ściemka, ludziki, miałem dłuższą przerwę. Nieważne po co. Tu mamy rozebrany ten zawór, ale coś ściemnia mi ten tabulet. Ja mamy rozebrany zawór, trzeba idzie sprawdzić cewki, tylko kurde, gdzieś zgubiłem przyrządzik elektryczny do pomiarów takich wynalazków. Ale tam mniejsza z tym, lecę do sklepu, kupujemy nowe pierdoły, jadę składać Akratosa i coś wam nagram. Aha, i będziecie dzisiaj mieli tego pajacykowa dziąślaka. Zobaczycie dlaczego.